6 grudnia 2020 rok. Mikołaj Święty odwiedził tutaj OSP w Lubawce? Tak, zgadza się, proszę Państwa. Jak to zawsze mówimy, Święty Mikołaj. Mówią niby to bajka, ale u nas stało się faktem. Święty Mikołaj przyniósł nas sprzęt, który otrzymaliśmy dzięki niektórym sponsorom. Powiedzmy tutaj o tym sprzęcie. Będzie on służył strażakom? Tak, będzie służył strażakom, proszę Państwa, w związku z tym, że Lubawka jest jednostką ratownictwa wodnego. Mamy tam łódź, na którą dostaliśmy dotację z krajowego systemu. Ponadto dołożyła nam się gmina. No i myśmy włożyli parę, jako pieniędzy swoich, parę groszy myśmy włożyli też. Osprzętowienie, widzę tu krótkofalówki, jakieś takie narzędzia, mundury. Tak, to tak samo, proszę Państwa, mamy to, otrzymaliśmy też dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dołożyła nam też do tego gmina. No myśmy też swoimi pieniędzmi też zasilili ten budżet i sponsorzy też nam udzielili troszeczkę pieniędzy. Także no, ten sprzęt zostałem przekazany strażakom i oby im służył jak najlepiej. Tak patrząc na to wyposażenie, na te samochody, to OSP Lubawka dobrze stoi, ale... Co jest tutaj takim problemem też? Myślę o tej remizie, czy o jakimś placu? No jest tu problem? No proszę Państwa, no wiadomo, w tej chwili już na te małe samochody zapotrzebowania, jakie tego wielkiego nie ma. W tej chwili powstaje, no buduje się droga S3. Będzie wyjazdów coraz więcej, chociaż na terenie gminy Lubawka Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce jako jednostka jest najbardziej mobilną, ma najwięcej wyjazdów. No niestety są samochody najbardziej używane. No w tej chwili dostaliśmy, mamy Forda jako mały samochód, średnie dwa samochody mamy, to mamy stara 2.6 Imana. No najstarszy jest ten star, bo ma bardzo dużo już lat, no ale no, zobaczymy co się będzie dalej, no bo w tej chwili jak powstanie ta droga, no gdzieś liczą, że 2-3 lata droga będzie, nie? No niestety wyjazdów na pewno będzie więcej w związku z wypadkami i innymi rzeczami wiążącymi się z kursowaniem samochodów. I myśli, no największym mankamentem tej jednostki to jest, są garaże, nie? No bo mamy takie garaże, że te auta tyle co nam się mieszczą teraz, bo co rok to są auta większe, coraz szersze. No. W tej chwili też zakupiliśmy drzwi do garażu. Chcemy podnieść, został podniesiony też garaż w środku. Jeszcze nie jest nieskończony, ale remont trwa. No drzwi są kupione, będą drzwi założone całkiem nowe. No myślę, że na razie jako tako to będzie. No ale uważam, że chyba w przyszłości ta jednostka nie wydoli. Będzie musiała być budowane nowe garaże. Tutaj stojąc z Państwem i ze strażakami dowiedziałem się, że ta łódź to też jest łodzią, ale trzeba tych strażaków przeszkolić. Udało się. Tak jest. W tej chwili, proszę Państwa, mieliśmy przeszkolenie. Gmina nam dołożyła pieniędzy na szkolenie sterników. 5 duchów zostało przeszkolonych. W tej chwili też gmina dokłada pieniądze do szkolenia. Wiadomo, że straż pożarna jest w gestii utrzymania gminy. No i no niestety gmina no też duże koszty ponosi. No może to tak się wydaje, że a co to, nie? No ale jakby nie było straży pożarnej, co by nie było, to te jednostki są potrzebne. Bo powiedzmy sobie szczerze, nawet sama Państwowa Straż Pożarna, która jest, to oni mówią, że jednostki ochotnicze są mocnym zasileniem dla nich. Czego by Wam życzyć? No, jak najmniej wyjazdów właściwie, nie? I jak najwięcej powrotów i szczęśliwych powrotów z tych wyjazdów. Dzień dobry koleżanki i koledzy, to raczej druhny i druhowie. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w takiej miłej okoliczności, żeby przekazać sprzęt, który został pozyskany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z dotacji Państwowej Straży Pożarnej. No i oczywiście przy wielkim wsparciu Urzędu Miasta i Gminy, szczególnie pani burmistrz Ewy Kocęby. Chciałbym tutaj podziękować szczególnie za zaangażowanie naczelnikowi Mirosławowi Michalczukowi, który ogromny wkład pracy włożył, żeby te wnioski zostały napisane i dopilnował do tego, żeby one skutecznie zostały zrealizowane. Dziękuję także tutaj prezesowi OSP Lubawka, Wiesławowi Bieńkowi,
który to, że tak powiem, wszystko zrealizował i czuwa nad tym, żeby zostały rozliczone w terminach i wszystko prawidłowo funkcjonowało. Panie Naczelniku, proszę tutaj o przekazanie sprzętu kolegom druhnom i druhom. Marek Maciejewski. Na Mikołaja od razu. Władek Kulesza. Robert Antonisyn. Proszę bardzo. Sylwia. Sylwia Jackiewicz. Mariusz Piętoń. To ja sobie zostawię. Dziękuję. Mirosław Michalczuk. To tobie. I ja. Dziękuję bardzo. Ja czapka. Anna Maciejewska. Proszę bardzo. Była pani grzeczna w tym roku, widać. Małgorzata. Małgorzata Majca. Buty za chwilę rozdamy. Buty będą tak po kolei. Natalka, Justyna, Robert i Pyton, co nie? No i ja. A resztę rozdamy dalej. Kamil. Mundury. Kamil Rybka. Weźmiesz tacie? Pomożesz? Ja pomogę. Artur. Artur Leja. Marek Maciejewski. Marek Maciejewski. O, ten to był grzeczny chyba, co? Władek. Władysław. No i Justyna. Najlepszego, aby ci się dobrze pracowało. Dziękuję. No i zapraszam tutaj z dwóch dowódców. To rozdamy od razu, przekazując, wrzucam to na auta. Trzymaj. Władziu, Pyton, pomożesz tutaj. Daj jeszcze jedno mu to. To wrzucimy na auta. Masz tu Pytonek. Ja przez radiostację nie lubię rozmawiać, ale ja ją wezmę, sam rzucę do auta, okej? Okay? I myślę, że każdy po cukiereczku. Od świętego Mikołaja. Od świętego Mikołaja. I dziękujemy tu Sławkowi Kurzej, który też pilnuje, żeby te pieniądze jakieś do nas docierały. O, ta to pierwsza. Naczelnik. No panie, panu ma, tak. Panu życie nie zapomnę. Że nam chłodnie i sobie nie będzie. Dziękuję. W imieniu swoim i jednostki chciałem wszystkim druhnom podziękować. No i zapraszam do dalszej, lepszej współpracy i żebyśmy się częściej widzieli na ćwiczeniach. Tyle wyjazdów, co powrotów i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Dziękujemy.